Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj czwartek, to jest 16 dzień tego, września, to jest kolejny wstawak, oczywiście czwartkowy i to jest kolejna szansa na to, żeby dzisiaj był dobry dzień, tak jak co dzień. No to jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, mam dla was dzisiaj, tak, zdanie, bardzo w punkt, bardzo proste, bardzo jasne, więc będzie bardzo krótki komentarz, bo będzie to wezwanie do działania. Posłuchajcie, Mark Twain mówi tak, są dwa rodzaje ludzi, ci, którzy coś robią i ci, którzy twierdzą, że to zrobili. Pierwsza grupa jest znacznie mniej zatłoczona. Kochani, gdybym ja był tym... Jak mówię o tym, kim jestem, gdybym ja rzeczywiście był takim człowiekiem, o jakim myślę, że jestem, gdybym ja rzeczywiście w realu miał te cechy, o których mówię, że je mam, o których myślę, że mógłbym je mieć, gdybym ja rzeczywiście w tym, co mówię o sobie, taki się stał, to ja byłbym najfantastyczniejszym, najlepszym, najcudowniejszym człowiekiem chodzącym po tej ziemi. Tylko niestety między tym, co mówię, między tym, co o sobie myślę, między tym, jak siebie przedstawiam, a tym, jaki jestem naprawdę, jest bardzo często po prostu taka przepaść. Kochani, zobaczcie, ile my rzeczy potrafimy ludziom naopowiadać. I to nawet nie chodzi tylko o wprost kłamstwa, tylko w ogóle o nasze wyobrażenia i tak dalej. Nawet pójdę w inny wątek jeszcze, kochani. Bo to we mnie, myślę w ogóle, to mnie samego najbardziej zadziwia i to mnie najbardziej samego też upokarza. Że ja nieustannie myślę o tym, jaki mógłbym być. W sensie o tym, co zrobię. Że ja, kochani, kiedy mam coś sobie zmienić, to każdego dnia myślę, że naprawdę jutro się za to zabiorę. Że ja naprawdę mam w sobie taką zdolność. I przychodzi jutro, i ja wiem, że mam tą zdolność, ale ja jej nie robię. W sensie ja jej nie realizuję. Jakoś po prostu... Ten rozdźwięk między moim wyobrażeniem o tym, jak mógłbym się zmienić, a jak się nie zmieniam, to jest coś nieprawdopodobnego. I kochani, chciałbym po pierwsze, żebyście to usłyszeli, bo myślę, że bardzo wielu z nas żyje w takiej nieświadomości, że ciągle żyjemy tymi wyobrażeniami o sobie, tymi marzeniami, fantazjami o tym, jacy to możemy być. Nawet wiemy, że tacy nie jesteśmy, ale myślimy, jakbym tylko chciał, jak tylko popracuję, to się na pewno mi uda, tylko że jakoś nigdy tego nie robimy. Ciągle to odkładamy, ciągle to odchodzi w przyszłość. Kochani, po pierwsze trzeba sobie to uświadomić, że jest taki rozdźwięk, że jest takie coś, powiem wam taki przykład. Mamy takie coś jakby w zakonie, że bardzo wielu z nas, to nie jest oczywiście żaden obowiązek, spowiada się u siebie nawzajem, nie? Jakby bracia spowiadają się u siebie. Kochani, wiecie, kiedy to jest uwalniające? Kiedy wiesz, że na przykład drugi brat zna całą prawdę, taką tą grzeszną prawdę o tobie. Ja wiem, że w spowiedzi nie chodzi o tego brata, tylko o Pana Boga, no ale jednak on to wie też. I potem złapałem się już na tym wielokrotnie, nie? Kiedy siedzimy w grupie braci, ja coś tam opowiadam o sobie, nie? Jaki tam jestem, co ja tam robiłem, jakie mam plany i tak dalej. I wiem, że siedzi ten brat i ja wiem, że on w ogóle o tym nie myśli, ale ja wiem, że on to wie, mimo że on o tym nie myśli. I że ja wiem, w sensie, że on wie, że ja wiem, że on wie, jaki ja naprawdę jestem. I nagle z tego takiego wysokiego, co ja tak schodzę, aha, to ja może przestanę, bo przecież to się nie zgadza z tym, co on wie o mnie, jak ja jestem naprawdę, nie? Kochani, więc pierwsza rzecz, to trzeba sobie to uświadomić, że jest ten rozdźwięk. Druga. Przestańmy myśleć tak dalekosiężnie do przodu, jak to się pozmieniamy. Znajdź dzisiaj, na ten czwartek, jedną konkretną rzecz, którą zmienisz w swoim życiu. Jedna konkretna rzecz, która cię doprowadzi do większej doskonałości, do większej świętości, która sprawi, że będziesz lepszym człowiekiem. Jedna, dzisiaj na czwartek, teraz, zanim ruszy ten dzień, wymyśl ją i zrób ją dzisiaj w ten czwartek. Kochani, muszę kończyć bardzo szybko, bo mi miga bateria, zanim się mi urwie film, będę musiał nagrywać jeszcze raz końcówkę, mam nadzieję, że się uda, a jak się nie uda, to będą napisy. Ale skoro tego słuchacie, to chyba się udało, muszę kończyć, bo jeszcze bardziej przedłużam. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, do zobaczenia jutro. Pa!